Cześć, witajcie z tej strony Kapsa 16 i witam Was w filmiku dotyczącym 17 odsłony mikołajkowego bloku reklamowego. Rok temu nagrałem filmik, na którym tłumaczyłem, na czym polega mikołajkowy blok reklamowy oraz zachęcałem do jego obejrzenia. Nie ukrywam, bardzo podoba mi się pomysł Polsatu na obejrzenie mikołajkowego bloku reklamowego, przez co Fundacja Polsat przeznacza kwotę, jaką uda się zebrać z bloku reklamowego na rzecz pomocy chorym dzieciom. W tym materiale chciałbym się bardziej skupić na aspekcie, który nie był poruszany w moim poprzednim filmiku z 16 odsłony mikołajkowego bloku reklamowego. Jestem osobą, która bardzo mało czasu poświęca na oglądanie poszczególnych programów, czy chociażby wiadomości z konkretnych stacji telewizyjnych. Przeważnie, jeżeli chcę czegoś się dowiedzieć, to szukam o tym informacji w internecie. Jeżeli już podejmuję się obejrzenia wiadomości na konkretnej stacji telewizyjnej, to jest to swego rodzaju ciekawość, jak na tym programie zostaną przedstawione wiadomości, a jak te same informacje będą wyglądać na innym programie. Gdyż jedna wiadomość będzie różniła się w zależności od stacji telewizyjnej. Dlaczego o tym mówię? Kiedyś usłyszałem od pewnej osoby, że duża część osób nie ogląda mikołajkowego bloku reklamowego na Polsacie, ponieważ program jest za partią polityczną, której nie popierają. Wiem, że młodsza widownia mnie w tym momencie nie zrozumie i to jest jasne. Jednak to, co jest dla mnie ważne, to abyście wiedzieli, że ja nie jestem osobą, która w 100% jest za jakąkolwiek stacją telewizyjną, bądź osobą, która nakłania do lubienia konkretnej stacji telewizyjnej. Podoba mi się pomysł inicjatywy o pomocy chorym dzieciom i to chcę popierać, tego typu akcje. Wiem, że takie bloki reklamowe są również na innych stacjach telewizyjnych, dlatego jeżeli ktoś nie chce oglądać na Polsacie z różnych powodów, to może zobaczyć na innych stacjach telewizyjnych. Nie chciałbym, aby ktoś miał poczucie, że jest jakiś gorszy, bo nie ogląda bloku reklamowego właśnie na tej stacji telewizyjnej bądź innej. Pomagać można nie tylko poprzez obejrzenie bloku reklamowego, samo wpłacenie jakiejkolwiek kwoty do zbiórek organizowanych na pomagam.pl, zrzutka.pl i wielu innych tego typu stronach jest też pomocą. Według mnie pomaganie poprzez oglądanie jest czymś bardzo łatwym. Włączamy telewizor na konkretnym programie o konkretnej godzinie. Przewijają nam się różne reklamy. Zawsze, jak jest mikołajkowy blok reklamowy, to w prawym górnym rogu pojawia się logo akcji. Przeważnie mikołajkowy blok reklamowy na Polsacie kończy się tym, że po skończonej emisji reklam rozpoczynają się wydarzenia. Ważne w tym wszystkim jest to, iż nikt tutaj nie powinien być przymuszany do tego, że ma pomagać. Każdy powinien w sposób świadomy podejść do tego, czy chce pomóc, czy też nie chce. Ja tylko chcę zachęcić do obejrzenia bloku reklamowego, ponieważ dzięki temu większa ilość pieniędzy zostanie przekazana dla Fundacji Polsat, przez co większej ilości dzieciom będzie można pomóc. Myślę, że to, co chciałem przekazać w tym materiale, przekazałem. Swoimi przemyśleniami koniecznie podzielcie się w komentarzach. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia w przyszłych filmikach.